Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Po rezygnacji Mariusza Pudzianowskiego z udziału na gali KSW 100 pojawiło się wolne miejsce na karcie walk, które należało uzupełnić. Wczoraj poznaliśmy zawodników, którzy to zrobią i najprawdopodobniej fani będą z tego stanu rzeczy zadowoleni. Do gry wkroczył Arkadiusz Wrzosek, który w kategorii ciężkiej zmierzy się z Mateuszem Szefelem. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o walce Polaka z Brazylijczykiem, która dojdzie do skutku na KSW 100. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Arkadiusz Wrzosek to były kickbokser, który aktualnie powoli wypływa na szerokie wody zawodowego MMA. Przez jego pierwsze walki w tym sporcie został przeprowadzony powoli i spokojnie, ponieważ mierzył się głównie ze stójkowiczami, ale ta bariera ochronna zostaje już zdjęta. Jak na razie wszystkich swoich rywali oprócz Tomasa Moznego kończył w dosyć brutalny sposób przed czasem, więc to jest odpowiednia pora na większe wyzwania. To właśnie one odpowiedzą nam na pytanie, czy Arek Wrzosek będzie w stanie zdobyć w tym sporcie najwyższe laury. Jego następny przeciwnik powinien być najtrudniejszym testem w jego karierze jako zawodnik MMA. Już za niecałe dwa tygodnie przekonamy się, czy mu sprosta. Mateusz Szefer ma na swoim koncie prawie 30 walk w zawodowym MMA, zatem prawie 6 razy więcej niż Arkadiusz Wrzosek. Walczył z naprawdę mocnymi zawodnikami na dużych galach i prawdopodobnie przeżył prawie wszystko, co można było przeżyć w klatce. Ostatnio jednak balansował na krawędzi, jeżeli chodzi o jego karierę, ponieważ na 4 walki przegrał aż 3 z nich i jeden pojedynek zakończył się wynikiem no contest. Po tym niefortunnym okresie odbudował się wygraną nad Szymonem Bajorem i pewnie jego celem jest przedłużenie fali jego zwycięstw do 2 z rzędu. Już 16 listopada przekonamy się, na jakim etapie jest jego kariera i czy będzie w stanie coś jeszcze z niej wycisnąć. Zestawienie Arkadiusza Wrzoska z Mateuszem Szefelem jest naprawdę ciekawe, ponieważ powie nam, czy Arek jest gotowy na większe wyzwania. Zapewne Polak będzie faworytem w tym starciu, ale to nie musi być taki łatwy pojedynek, jak wielu fanom się wydaje. Pamiętajmy, że jest to walka na zastępstwo po rezygnacji Pudziana, dlatego nie wiemy, jak prowadzili się ostatnio obaj zawodnicy. Myślę, że KSW zrobiło naprawdę dobrą robotę, zestawiając tą walkę jako 10 na KSW 100. Fani domagali się występu Arka Wrzoska i myślę, że może to mieć pozytywny wpływ na aspekt sprzedażowy. Dla mnie występ Wrzoska będzie ciekawszy niż walka Pudziana, nie tylko pod względem sportowym, natomiast tutaj target jest trochę pod innego widza, niż było to w przypadku Pudziana. Myślę jednak, że jego angaż na tą kartę walk przyniesie tylko i wyłącznie pozytywne skutki. Finalny przebieg i rezultat tego starcia poznamy już 16 listopada w Arenie Gliwice. Karta walk gali KSW 100 jest już zamknięta, jeżeli nic złego się nie wydarzy po drodze, będzie czekać nas naprawdę ciekawy wieczór w Gliwicach. 10 walk, czyli tak jak miało być od początku i wszystkie na wysokim poziomie sportowym. Pamiętajcie, że w tygodniu przed galą wleci materiał z typowania wszystkich pojedynków z tej gali. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o walce Arkadiusza Wrzoska z Mateuszem Szefelem, która dojdzie do skutku na KSW 100. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.